Jan Paweł II miał taką zdolność do tego, że mówił o sprawach całego świata, całego Kościoła, ale jednocześnie te jego słowa i to przemówienie, także inauguracyjne, było takie bardzo życiowe, bardzo osobiste, które każdy z nas może na swoim takim indywidualnym, osobistym poziomie odebrać. I mam nadzieję i tego życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszej liturgii, dzisiejszej uroczystości, że także tu i teraz pozwolimy się prowadzić świętemu Janowi Pawłowi II na takie osobiste, intymne wręcz spotkanie z Panem Jezusem. Jezusem Chrystusem. Podobny do tego dialogu, jaki zmartwychwstały przeprowadził na brzegu jeziora Tyberiackiego z galilejskim rybakiem Szymonem Piotrem. Codziennie na pytanie Jezusa, czy kochasz mnie? Jan Paweł II odpowiadał: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.